Szanowni Państwo, przechodzimy do druku numer 6. Zadania priorytetowe na 2014 rok. Druki mają Państwo przed sobą. Natomiast jest jedna kwestia, która wymaga poprawy tej uchwale. To znaczy punkt 6, policja, zakup radiowozu oznakowanego wraz z wyposażeniem. Musimy dodać 2,5 tysiąca do 40 tysięcy, bo inaczej zakup będzie niemożliwy. Po prostu musi być minimalna kwota dofinansowania w tej kwocie. Proponuję zmniejszyć kwotę na zadaniu numer 11, czyli dofinansowanie remontu. To zadanie, czego zabieramy sami sobie, a nie to. Tą poprawkę przegłosujemy po dyskusji. Otwieram dyskusję, Pani Dorotia, proszę. Chciałam zapytać o komendę do drugiego seniora Azora. Oczywiście ostatecznie będzie mieścił. Klub seniora Azora, jeśli chodzi o swoją siedzibę, to ja nawet Szanowni Państwo, jeśli chce coś zamienić, coś więcej słów na temat uchwał, ale w trakcie dyskusji, ale nie dyskutując ze wszystkimi, tylko z przyjacielem, to proszę robić to na korytarzu. Jeśli chodzi o seniora Azora, ja spotkałem się nawet z prezydentem w sprawie tego lokalu. Zobowiązał przy mnie panią dyrektor do poszukiwania lokalu. Zostały nas wskazane lokale na Wejsach, które byłyby idealne 38-metrowe. Natomiast pani dyrektor z WORK-u wycofała się wtedy tak jakby z tego, że chciałaby osobny lokal. Znaczy to uzgodnienie, że będzie osobny lokal, przestało być dla niej interesujące ze względu na koszty utrzymania dwóch lokali. Natomiast jest zainteresowanie pozyskaniem dużego lokalu, do którego mogło się przenieść cały wademekum z klubem seniora. Na chwilę obecną tego lokalu nie ma. Klub działa i funkcjonuje przy wademeku, natomiast spotkania odbywają się w dwóch miejscach, czyli w wademeku, gdzie prowadzi je pracownik WORK-u, są to spotkania warsztatowe, oraz w liceum, gdzie prowadzi je na zasadzie wolontariatu nasz członek zarządu kamienia masowego. I środki, które przekazujemy na klub seniora na Azora, można podzielić na dwie części, czyli warsztaty przy seniorze klubu Czwórka. To są warsztaty dla seniorów stałej dzielnicy, tam będą kursy komputerowe, kursy może samoobrony. Ale one będą na Azorach czy w Dworku? Znaczy kursy komputerowe będą w szkołach w różnych miejscach dzielnicy. Rozumiem. Kurs samoobrony będzie prawdopodobnie na Klubu Polskiej, bo tam wszystkie robimy kurs samoobrony. I to dotyczy tego, co jest 10 tysięcy. Natomiast 20 tysięcy, 10 tysięcy wydaje pani z klubu wademeku, a 10 tysięcy idzie na materiały na zajęcia w liceum. Na cały rok. Bo tam w tym roku było podobnie, bo kwoty były ciut wyższe chyba. Z racji tego, że doposażaliśmy kuchnię w zajęcie do potrzeb seniorów. I tam się odbywają zajęcia też teatralne między innymi. Jest jeszcze 4 tysiące na spotkania integracyjne. Są to spotkania z klubu emerytów i rencistów, i klubu małopolskiego i polskiego. Te, które były zawsze co to jest jedyna zmiana dotyczy tego, że przekazuję to do dwóch pani do pana Wiatra z uwagi na fakt, że pan Wiatr nie był elastyczny, jeśli chodzi o współpracę z konkretnymi placówkami, niektóre imprezy się nie odbywały. Dlatego wolimy, żeby robić to dworek, ma większe doświadczenie w organizacji. Chciałabym tu w tym miejscu podkreślić, że to są wyjątkowo dobrze zainwestowane pieniądze, ponieważ na przykład w liceum na Chełmońskiego tamte spotkania cieszą się ogromną popularnością i bardzo sobie szczególnie panie chwalą, ale nie tylko panowie też. I to warto utrzymywać, bo to daje ludziom możliwość wyjścia z domu i takiego dowartościowania się. Więc ja akurat pytam o to z intencją taką, że to są dobrze zainwestowane pieniądze podatnika. Dzisiaj odbyło się takie właśnie spotkanie grillowe. Było na tym 66. Grzesiu załatwiał kiełbaskę. Grzesiu to dlatego było takie fajne. Sponsor.
Przeżyli uczestnicy? Wszyscy przeżyli. Ktoś i tak bardzo Szanowni Państwo, oczywiście, jeśli macie pytania jakiekolwiek, to tego punktu chętnie odpowiem, ale chciałbym jeszcze dodać, już widzę, punkt F chciałem tylko mówić. Jest głośna akcja medialna, jeśli chodzi o murale. Chcemy zrobić akcję edukacyjną pod kątem graffiti, skończoną projektem jednego malowania jednego muralu. Akcja prawdopodobnie się rozszerzy, gdyż inicjator akcji, czyli portal tam osiedla Azory.pl bodajże, nieoficjalnej informacji od nich mam informację, że 3 do 5 murali powstanie z środków sponsora, który na chwilę obecną nie chce się jeszcze ujawnić. Natomiast na pewno razem z radnymi miejskimi i z radą dzielnicy chce się potem zaprezentować w tym komisji. Także to jest taka rzecz, którą chciałem. Ale to nie banków. Nie. Także, ja wiem, kto jest sponsorem, ale obiecałem, że nie powiem, bo oficjalnie nie wiem. Jest inna wizualizacja, jak będzie wyglądać produkcja. Pani Grażyna. Dziękuję. Mam do Pana Przewodniczącego pytanie, czy punkt numer 1, komunikacja z mieszkańcami, gazeta lokalna 53 tysiące, nie jest drastycznym bardzo Pana przepraszam, ale nie będę Pana przekrzykiwać, dobrze? Pan pozwoli, że ja się wypowiem. W drastycznym kontraście do punktu 12 dla bibliotek z naszej dzielnicy. Biblioteki naprawdę są źle wyposażone i brakuje książek nowych. Czy szanowny zarząd nie po prostu z części tej sumy 53 tysiące może jednak by dołożył na biblioteki w naszej dzielnicy? Dziękuję bardzo. Znaczy już się odnoszę. Kontrast oczywiście dla jednych jest duży, dla drugich nie. Natomiast sprawa gazety lokalnej jest to temat, który mamy tak naprawdę od samego początku i kwota, którą przeznaczamy na gazetę lokalną jest stała tak naprawdę. Wiąże się to z faktem, że zmieniliśmy sposób komunikacji z mieszkańcami i mamy gazetę kwartalną w nakładzie 22 tysiące w tym roku, w poprzednim 25 tysięcy. Odbiór tej komunikacji, moim zdaniem przeszedł, moje na wyobrażenia, pozytywny odbiór. Dlatego ja tak naprawdę nawet jak już nie będę radnym i może mnie nikt nie wybierze w przyszłej kadencji, a przyjdę specjalnie na sesję, żeby powiedzieć właśnie dzielnicy, żeby to kontynuowała, bo naprawdę bardzo mocny odzew był wśród mieszkańców. Dlatego w tym punkcie uważam, że ta kwota jest adekwatna do efektu, jaki osiągamy i jaki chcemy osiągać, choć na pewno chcielibyśmy jeszcze lepszy, no ale oczywiście wszystko musi być na granicy. A one tutaj są mocno wymierzone, czyli na komunikację z mieszkańcami każda dzielnica ma przewidziane w budżecie 10%. To są środki, które wydaje się właśnie na komunikację z mieszkańcami. My się komunikujemy głównie przez gazetkę lokalną. Przypomnę tylko, że w pierwszym roku kadencji naszej przeznaczyliśmy środki na stronę internetową, jednorazowo na ją przebudowę, tak abyśmy nie musieli co roku płacić za utrzymanie strony internetowej. I co roku na chwilę obecną płacimy zero za to, tylko wykupujemy 750 zł. Rękami radnych obsługiwane jest to. Natomiast jeśli chodzi o biblioteki, tak naprawdę one były w poprzedniej kadencji częściowo dofinansowane, częściowo były to biblioteki szkolne. Natomiast my zdecydowaliśmy się dofinansowywać w większym zakresie właśnie przede wszystkim biblioteki publiczne z racji tego, że biblioteki szkolne po pierwsze nie wiadomo jaki będzie ich stan istnienia, bo są różne zakusy w tym temacie, a po drugie nie wiemy, które szkoły będą istniały dalej, mówiąc wprost. Dlatego wydaje nam się ta kwota rozsądna. To jest tytułem mojej odpowiedzi. Proszę. Ja chciałam w tym kontekście dwie uwagi. W tym roku budżetowym Rada Miasta przeznaczyła dość duże pieniądze na biblioteki publiczne, także one dostały duże wsparcie, ale dzielnica kolejny raz widzę, proponuje dofinansowanie bibliotek publicznych. W poprzednich kadencjach też się to zdarzało. Natomiast jeśli chodzi o gazetkę lokalną, jest to obowiązek samorządu w ramach obowiązkowych konsultacji społecznych, przekazywanie do wiadomości mieszkańców wszystkich problemów, a szczególnie tekstów uchwał, którymi zajmuje się Rada w swojej działalności. Nie wszyscy potrafią lub mają możliwość korzystania z internetu, a większość mieszkańców starszych szczególnie chce
chce mieć papierową gazetę informacyjną na miejscu. Tam są podane wszystkie kontakty, które dotyczą działalności zarówno samej rady, jak i stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych współpracujących z mieszkańcami. Tam są podawane telefony, procedury różne przy postępowaniach. W związku z tym należy utrzymać to i to jest dobra droga kontaktów z mieszkańcami. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że to jest mniej niż złotówka na mieszkańca, na komunikację z mieszkańcami. To na pewno nie jest duże środki. A tak jak pani to powiedziała, mam taki obowiązek, żeby informować mieszkańców o tym, co robi samorząd. A ja bym chciał jeszcze... Pan Andrzej, proszę. Nie mówię, ułożyć swoją cegiełkę właśnie bibliotek. Wydaje mi się, że tutaj muszę poprzeć koleżanki głos w zakresie bibliotek i niedoszacowania biblioteki, mimo tej, że ta historia, jaka może spotkać biblioteki, to ona jest oddalona i niezbędna, a powiedzmy 6200 to jest symboliczna cegiełka w stosunku do ceny pozycji na rynku książki, mając na uwadze, że jakiś stylistyczny wymysł, murale, nie wiem, z czym to się kojarzy, do czego on ma zmierzać, co on ma osiągnąć, przeznaczamy 20 000 zł. Uważam, że damy, powiedzmy, tutaj z egzotycznego nazewnictwa murale przeznaczyć te 20 000 na biblioteki i one przyniosą tak naprawdę dla społeczeństwa większe efekty, większy cel i bardziej się wpiszą tak naprawdę w kulturę niż murale, malowane mury i musimy się tak naprawdę jako dzielnica wpisywać w jakąś inwencję, czy to lokalną, czy powiedzmy mówię przystawać przy innych pewnej kwestii formy zaistnienia, którą promuje, powiedzmy mówię, władze lokalne, czy powiedzmy mówię, społeczności osiedlowe. To jest moje zdanie. Dobrze, natomiast to ja się odniosę pokrótce. Znaczy tak, jeśli chodzi o akcję Murale, to jest to akcja, która się wpisuje tak naprawdę w rewitalizację osiedla Azory, która następuje po wojnie. Jest w tym momencie program User, który odbył już pierwsze swoje spotkanie warsztatowe na Azorach. Będzie półtora roku trwały spotkanie warsztatowe, które mają na celu wyłonić strategię, która będzie przygotowaniem do projektów pozyskania środków unijnych dla osiedla tego. Jest to największe osiedle naszej dzielnicy, liczy 17 000 mieszkańców. I mural stanowi formę rewitalizacji, poprawy wizerunku osiedla, ale też samopoczucia mieszkańców. Bo Andrzej dobrze wiesz, że na blokach takich, jak mieszkamy tak naprawdę, szpecące grafiki w stylu obraźliwych z napisów jest powszechne. A coś, co ma kształt i inny wizerunek, to właśnie jest to, co próbujemy ukryć pod pojęciem mura. Nauczyć ludzi, że jeśli ma być nie szary mur, ale też nie napisy, to coś innego. Natomiast postulat zwiększenia kwoty dla bibliotek, pytanie o jaką kwotę ci chodzi, bo oczywiście możemy spróbować zmniejszyć dofinansowanie remontów chodników i przeznaczyć jakieś środki na biblioteki. Natomiast my co roku przeznaczaliśmy środki między 6 000 a 12 000. I tutaj biblioteka zawsze występowała co prawda o środki jeszcze większe, ale spotykało się to ze zrozumieniem. I kolejną rzeczą, którą muszę powiedzieć przy tym, to akcje takie jak murale czy gazetka, to były rzeczy, na które ludzie mają reakcję swoją, czyli swoją opinię, przychodzą do nas, coś powiedzą, napiszą, postulują za tym. Natomiast w sprawie bibliotek tak naprawdę, nie wiem jak na dyżur innych radnych, ale do mnie nie przyszedł naprawdę. Ja wiem, że jest to potrzebne, bo z sprawozdania biblioteki wynika, że są czytelnicy. Może to nie są czytelnicy, którzy do nas trafiają, ale są. No o nich pamiętamy i może oni o nas nie. To znaczy zapominają o tym, żeby się zwrócić do nas po te środki. Jeśli nigdy mimo to podtrzymujesz wniosek o zwiększenie finansowania bibliotek, to proszę, żebyś zaproponował jakąś rozsądną kwotę. Natomiast wtedy możemy przedyskutować. Natomiast przegłosować, nie przedyskutować. Przedyskutować, a potem przegłosować. Znaczy, ja może pokontynuuję, mimo tego, że pan przewodniczący powiedzmy mówię, stwierdził, że to się wpisuje. W rzeczywistości to się nie wpisuje. Tak naprawdę, bo powiedzmy mówię, prowadzenie tych programów pod hasłami murale w żaden sposób nie przyczynią się do tego, że powiedzmy mówię, powiększą i poszerzą spektrum kultury w stosunku szanowania czyjej własności. Ja tylko zapytam cię, czy ty wiesz o co chodzi z hasłem murale? No właśnie, proszę. Wiesz o co chodzi z hasłem murale? Znaczy nie, bo to jest bardzo ważne. No, czyli tworzymy bloki, powiedzmy mówię, gdzie pokazujemy pewne, powiedzmy mówię, walutki
piwa, które przynoszą pewien efekt, są kulturalne, symboliczne, a możemy w pewne przestrzenie wypełnić innymi kolorami, a nie złymi napisami, tak? Piękna. Tak, tylko że trzeba to uzupełnić o to, że murale te mają powstać na ulicach imienia autorów prac, które mają powstać potem na blokach. Ale to jest zupełnie niepotrzebne, tylko na piwa. Proszę zobaczyć, bo one nic do kultury nie wniosą. A 20 tysięcy mieszkańcy miasta w stosunku do wszystkich dzielnic to jest duży wydatek naprawdę. A możemy to przeznaczyć na coś, co procentuje. Czyli wydawnictwa, książki, pozycje, które będą czytać pokolenia. A nie powiedzmy, mówię, budynek, czy powiedzmy ściana, która zostanie pod warunkami atmosferycznymi bardzo szybko zniszczona. I ona będzie nie mogła śpiewać. Również. Wiele takich pozycji mamy, które dają się, nie mają Szanowni Państwo, proszę o dyskusję w formie zgłaszania się. Propozycji Andrzeju o Ciebie nie usłyszałem konkretnie, natomiast moja kwotowy... Moja propozycja jest taka, bo murale znika, a 20 tysięcy przejdzie na tyle. Nie mam uwagi. Dobrze, Pani Teodos zgłaszała wcześniej, tylko zanim... No dobrze, Pani Teodos, Pan Janusz, potem ja się jeszcze odwrócę. Pozwolę sobie całkowicie nie zgodzić się z Andrzejem. Andrzej. Z tego względu, że murale tworzą nowy rodzaj kultury. Osiedla nie są już prawami odciętymi od świata. Tam się naprawdę dużo dzieje. Jeśli mieszkańcy życzą sobie pójść w tę stronę, wielu młodych ludzi to naprawdę interesuje. Natomiast książka zawsze będzie, mówiliśmy, że internet będzie wybierał książkę, film będzie wybierał. Książka będzie. Ale ona w sumie w stosunku do rzeczy materialnych, takich właśnie na osiedlach, jak będą na blokach umieszczane, ma żywot krótki. Książka zaczytana żyje 3-4 lata i musi być spisana ze stanu. Żadna biblioteka nigdy, ja jestem 6. kadencję w Radzie Dzielnicy, nie zwróciła się na piśmie o dofinansowanie książek. Myśmy to robili od siebie. To były nasze wnioski, zwykle wnioski zarządu. Żeby te publiczne biblioteki, nie mamy ich dużo przecież. I nie zapominajmy, że sporą pomocą dla rodzin są biblioteki szkolne. Tych bibliotek mamy dużo, one są dość dobrze zaopatrzone w tej chwili. Też również dzięki dzielnicy dostawały środki i no, po prostu nie zaniedbywaliśmy tego. Natomiast będę z całego serca popierała akcję, którą w tej chwili propaguje się na tych osiedlach, bo no to jest potrzebne, proszę Państwa. Muszą być humanizowane te osiedla. One są dla ludzi. Panie Mateusz? Ja myślę, że tutaj mój przedmówca, nie Pani Teodosia, tylko Andrzej, nie zrozumiał, czy nie zauważył pewnej rzeczy. Powiedziano wyraźnie, że te murale i ta akcja jest po prostu skierowana na ulicę, na te ulice, które noszą nazwy malarzy i będą przedstawiali ich dzieła. Ja się pytam, czy w takim razie, jeżeli to dzieło, kopia tego dzieła będzie przedstawiona w formie graffiti na murze, czy ona nie humanizuje. Z pewnością tak. Mamy przykład na ulicy Mowackiego, na stadionie Wawelu, na murze są murale, oczywiście one dotyczą czegoś innego i tam... Mural jest na całym bloku, to jest... I tam się... Tak, ale tam jest na... Ale intencja podobna. I sytuacja jest taka, że tam to jest już od kilku lat i tam się nie pojawił żaden ordynarny napis. Więc ja myślę tak, że jeśli chodzi o biblioteki, to jest odbiorcami biblioteki jest rzeczywiście polski kraj. Bo szkoły przy wycofaniu biegu lektur nie czyta się. Dzisiaj jest problem ze zrozumieniem tekstu pisanego. No i tekstu mówionego też. Pan Grzegorz. Znaczy ja chciałem powiedzieć, jako osoba trochę pracująca w kulturze, zajmująca się m.in. nowoczesnymi sztukami wizualnymi,
to powiem, że murale są jednym z elementów przekazu, który jest w tym momencie chyba najbardziej popularny na świecie. Na całym świecie takie rzeczy się tworzy, tak wiem, że karty też powinny do tego dołączyć. To jest takie moje zdanie, uważam, że one są potrzebne i ja jestem przeciwko poprawce zdejmującej pieniądze i odłączającej nasze miasto w tą misję. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, jeśli chodzi o biblioteki, ja przez 7 lat bycia radnym nie spotkałem się rzeczywiście, żeby kogokolwiek biblioteka zwróciła się do nas z prośbą o książki bezpośrednio. A mówię, że jest to bardzo proste, żeby biblioteka otrzymała książki. Naprawdę są wydawnictwa, które posiadają książki, które oddadzą po sztuce za symboliczny grosz, tylko dlatego, żeby zwolnić swoje magazyny. Naprawdę, w wielu wydawnictwach zalekają książki. Słuchajcie, naprawdę, jeżeli znacie jakiegoś dyrektora biblioteki, który też ma wolną swoją przestrzeń u siebie i chce przyjąć książki, bo to nie są pozycje, nie wiem, bestsellery, które się sprzedają, ale generalnie książki, które będą tak samo będą czytane, między innymi lektury szkolne, to naprawdę ja chętnie pomogę, jeśli zobowiązuję tutaj przy wszystkich, że pomogę załatwić takie bibliotece książki dosłownie za symboliczny jeden grosz od sztuki. Ale ja, jeżeli będzie dyrektor biblioteki, który będzie miał miejsce, oczywiście, żeby trzymać te książki, bo też najpierw pomogę. Także to jest druga rzecz. Nie mam przestrzeni. Trzecia rzecz, jeżeli mogę jeszcze jedną rzecz polecić dyrektorom na przykład bibliotek, jeżeli kogoś znacie, przekażcie. Niech zwrócą się do firm, posadzą panią, oddzwonią firmę, poproszą, że jest taka akcja zakupu książek do biblioteki. Wiele firm w Krakowie, może państwo nie wiecie, ale bierze udział w takiej akcji i kupuje książki dla biblioteki szkolnych, dla przedszkoli. To nie tylko książki, czasem też jakieś materiały edukacyjne. Masa firm bierze udział w takim w Krakowie. Także myślę, że to jest świetna też droga zdobycia nowoczesnych pozycji, bo to dla firm nie są wielkie pieniądze, a one też nie mają problemu w sposobie księgowo, żeby to rozliczyć, bo dostają fakturę jakieś materiały realizacyjne i myślę, że to jest świetna droga. Naprawdę, zdobywanie książek do biblioteki inną drogą niż dawanie pieniędzy żadnym. Proszę państwa, ja przedstawię taką historię, której sam byłem uczestnikiem. W wyniku pewnych spadkowych spraw wszedłem w posiadanie dość dużej biblioteki, która dublowała Muzy Księgowy. Zwróciłem się do 11 bibliotek w Krakowie i żadna nie przyjęła tych książek, mimo że były w doskonałym stanie. Książka, klasyka od Hamsuna, nobliści, wszyscy poprzez literatura skandynawska Sigurda Hellera, wydawnictwo poznańskiego, przez wydawnictwo literackie, to co wydawnictwo wydawało i nikt, proszę państwa, nie odpowiedział. Wysłałem te książki na Białoruś i na Ukrainę. Szanowni państwo. I tak to jest. Po prostu nie uszczęśliwiajmy tych, którzy nie chcą na siłę. Ja myślę, że jeśli operator będzie zwodek białokolumbski, tak jak zaproponowaliśmy, to będziemy mieli ogromny wpływ na wybór tego, co będzie prezentowane. Dokładnie, żeby na ulicy Hełmońskiego na pewno będzie obraz Hełmońskiego. Nie mamy pankiewicza i nie będzie szału na murze. A szkoda. Szanowni państwo, ja chciałem tylko dodać, że w tej okolicy, o której mówimy, czyli osiedla Zowie, są trzy hotele i niejednokrotnie chodzą tam tędy wycieczki. Na chwilę obecną oglądają napisy popularne polskie KU i tak dalej. No i co policja może robić, tak? Oczywiście jeśli my sfinansujemy jeden mural, to nie będzie żadnych problemów. A jeśli my sfinansujemy jeden mural, w ten sposób sfinansuje cztery, znajdą się kolejne, to wtedy osiedla Zory znajdzie się przewodniku, a nie od statystykach najgorszych osiedli. Proszę i kończymy. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie ochrony. Skoro nie możemy sobie poradzić ze zwykłą elewacją, bo za moment pojawiają się napisy, graffiti i jak w takim razie taki mural będzie chroniony przed tego typu aktami wandalizmu? Może by to nie było tak, że w poniedziałek wymalujemy, a we wtorek jest... Słuchała pani, co mówiłem, kilka lat są na rynku Kowackiego, proszę i zobaczyć. Ale ja nie mogę Ja zadałam pytanie. Dobrze, już odpowiadam. Szanowni państwo, sytuacja jest prosta. Od metra drugiego do 20 bloku myślę, że będzie się chronił sam, bo będzie ciężko go po prostu zamalować. Natomiast te najniższe 2 metry to oczywiście prawdopodobnie będzie końcówka tego obrazu, ona będzie najbardziej narażona. Prawdopodobnie na początku może być tak, jak mówi pan Ireneusz, ale może też być tak, że będzie zamalowywany. Ale trzeba pamiętać, że ten mural będzie już, jeśli będzie ich szczególnie kilka, to będzie stanowił pewną wartość, która będzie potem odmalowywana i zupełnie inaczej
jest, gdy mamy czystą przestrzeń, gdzie można napisać napis, a zupełnie inaczej jest też, gdy mamy napisać napis na przestrzeni z wieloma kolorami. To wtedy też bardzo ciężko jest to zawalować. I na koniec jeszcze to, co pani Jasia mówi, jeden mural na zaraz już jest. Nikt nie zamalowuje. Tak, na Jaremie jest obraz i istnieje, nie jest zamalowany. Bardziej nie jest obrazowany. Szanowni Państwo, chciałbym przegłosować poprawkę dotyczącą zmiany, znaczy rozszerzenia kwoty na radiowóz 2500. Z punktu 11 2000 byśmy zabrali. Kto z Państwa jest za tą poprawką, proszę o podniesie rękę. Dobrze, z punktu 11 do punktu 6 a. Przeniesienie środków na nawiązek policyjny. Ważne te 2500 złotych. Dobrze, kto z Państwa jest za? Z 11? Dobrze, wracamy. Reasumpcja głosowania. Dofinansowanie remontów w zakresie zadań powierzonych prac remontowych. Tak, z tego bierzemy. I dajemy na policję. Ja może wytłumaczę skąd się porozumienie. Bazowaliśmy na protokole komisji, a temat, że ta 2000 będzie brakowało 2,5 wynik po komisji. Także tyle. Nic się nie dzieje. Głosujemy jeszcze raz. Kto z Państwa jest za, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję, kto się wstrzymał. Dziękuję. Jeden wstrzymujący. 15. Nie, nie mogę. Dobrze? To 16 za, przepraszam. 16 za. Poprawka przeszła. Panie Andrzeju, składa Pan poprawkę? W takim razie przechodzimy do głosowania starej uchwały. Kto z Państwa? A nie dodajemy do tej. Nie, odjęliśmy z tych, a gdzie daliśmy? I daliśmy od razu do punktu samego. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Ja się za mnie do przepraszam, 14 za dwie osobnie głosowały.